Moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Assassin's Creed Valhalla. Tutaj widzę, że musimy jeszcze raz zdobyć element ekwipunku dla Eivora, ponieważ progres niestety się nie zapisał. Ale już wiem, o co tutaj chodzi, wiemy gdzie iść, wiemy z kim walczyć, o co walczyć, tak. Już nie będzie większego problemu. Sobie zrobimy raz jeszcze. Prostuj się, Eivor. I tu jest wejście. Okej, ten padł. Ten też. O kurde. Jak to zaszedł? Nikczemnie. Bierz to, Eivor. Pokaż mi taki miękki wiking, jak on myśli. Weź ten kluczyk może, bo to powinien leżeć. Dobra, pokonamy szybko tych tarczowników. Z tego mnie życiela jeszcze wypadało. No już, już, skończ. Patrzcie, jak to bakuje. To się skończy. Ej, wody. To w końcu, dzięki ci, mamo, panie wikingu. I kurczę, kolejni przyszli. Byście dla nich pytanie trudniej niż wczoraj. Ale do czasu. Watch my back. Mało strzał nam zostało niestety. Dobra, wchodzimy tutaj szybko. Wynosimy ekwipunek i uciekamy. A to mam, że bardzo cię nie mam. Ej, bo dlaczego się obijasz? Dobra, panowie, idźcie stąd. Ja was tu nie chcę, wy tu nie chcecie, także... Poczekajcie po prostu. Uciekajcie. Dobrze, kolejne strzały. Kurde, unik, unik, unik. Chodź go dobij. Co tu się wydarzyło? Żeby to się wydarzyło? Wydarzył się mierzyciel. No ej, bot, słuchaj. To nie wiem, kogo to jest mierzyciel, tylko ty miałeś. Tego nie możesz sięgnąć, kurczę. Ale wydzwonimy się ekwipunek. I bierzemy łuk hunów. Tylko jedna strzała. O, świetnie. To trochę zjadliśmy. I feel great. Nawet niech nas szuka. Mam nadzieję, że go trafimy tą strzałą. I w efekcie po prostu pójdzie to trochę łatwiej. O, tu jest kolejne leczenie. Zastanawiam się jedną skrzynkę to wziąć, której ej wolno wziąć nie był w stanie. Ale to już bez znaczenia. Nic mi nie zrobisz. No, mówiłem. Okej, teraz w górę. I cichaczem. Patrzcie, jest. Kurczę, czas wyczuł? Jakim cudem? O kurczę, HP mamy. Jest tyle co nic właściwie. Dobra, jakoś się odstawaliśmy jeszcze.
Aż tak na opadach jesteśmy, że to jest bardzo zgrabne podejście w tym momencie. A to w sobie dobrze, chyba mi się spodoba takie ryzykowne podejście jedno. Bo czemu nie? Tu przejdźmy. My go widzimy. On nas nie specjalnie. I to trzeba ci użyciem. Chyba, że Eivor mi czasami daje stan przedznawałowy, podobnie jak to, co daje mi bajek. Już tak, no, abstrahując. A dobra, to zebrał jednak. Okej, w końcu się dobrze otrzyłem. Ach, już. To przepłacę życiem, ale... Uciekajcie. Nie, tak tego nie otworzymy. To tak, musimy. Okej, co tu się wydarzyło właśnie w tej wężowej przystani? O kurcze. Dobra, pójdziemy teraz w okolice tej tajemnicy może. Jakiś krąg wygląda tutaj. Mam nadzieję, że... O! I to skończy jakieś rzeczy nie wyrwaliśmy. Mam co dobrze, mam nadzieję, że nie podoba się ze mną. Dostać w taki sposób, żeby jeszcze jakiś prowiant zdobyć. Ponieważ robią wszystko, to ogólnie wygląda już bardzo dynamicznie. Po prostu by wypadało odbudować sobie surowce. Słuchajcie, bardzo intensywny początek odcinka mamy. Taki, wiecie, w sam raz, no, nie za spokojny. A to powinno być jakieś żarcie. Nie wsiadaj na płotkę. Ej, podobno co ty, każę ci tutaj iść poszukać, a ty mi na płotkę wskakujesz. No to chyba nic nie ma. Dobra, więc wracaj. Też macie, jeżeli tak mój głos trochę brzmi na... zakrepięty, ale no coś po prostu dzisiaj siedzi na gardle i... W efekcie to po prostu brzmi. Może galopem płotkę. Jakaś świątynia jakby. Czy inne duiny. Taka mi się kojarzy w pierwszej chwili ze świątynią Dagona z Wiedźmina 1. Ale jest to dokończenie kwestia perspektywy była. Nie wiadomo, no trochę inne tło było w tyle. Ale to właśnie było moje pierwsze skojarzenie. Czy tu jest coś do jedzenia do wzięcia? Twardy świat nordycki. No i tak troszeczkę bym powiedział. No niezbyt urodzajny żywność w tym miejscu. A tutaj co mamy do zrobienia? Pokaż to iPod. I have come upon these ancient timbers, tarred for preservation, to mark my sacred symbol and pinpoint the source of their power. As I pray, the Lord sends through me the voice of a holy spirit. It reverberates with the finery of ancient language, and I am made anew. Were these timbers carried by the Nephilim? Barriers against invasions from afar. Please, Lord, let this truth shineth upon me as bright as your word doth. Gdzie mam go ustawić? Okej, to będzie trochę skomplikowane. Ale dam sobie jakoś radę, jeszcze nie wiem jak. Ale musimy kombinować. As I pray, the Lord sends through me the voice of a holy spirit. It reverberates with the finery of ancient language, and I am made anew. Were these timbers carried by the Nephilim? Barriers against invasions from afar? Please, Lord, let this truth shineth upon me as bright as your word doth. A może co musimy tutaj wejść? Bo to sobie nie było takie głupie ogólnie. Okej, jest opal. Tylko to się nic nie dzieje.
Ja powiem wprost, ja wiem, że nie wiem, ale pokombinujmy tu jeszcze chwileczkę. To jest to kółeczko, jakie tam widzimy. Okay, jak to zrobić? O co z tym chodzi tutaj? Czy to jakiś pól jest, czy co? Może musimy to zrzucić, czy coś? Pokażę kwipunek jeszcze. I na tym łuku mi wyjdzie. Chyba nic mądrego. Ewidentnie musi być spojrzane w tym kierunku. Tak, jak to ustawić? Słuchajcie, sobie to pokombinuję w tym układzie. Więc zacinkam, ale to jest w naszym zasięgu, jasne. Tylko ja po prostu jestem w tym momencie za głupi, żeby to zrozumieć. Bo tutaj jasna podpowiedź jest oczywista. Musimy tak ustawić Eivora, żeby to kółeczko. Co tu się pojawiło? W jakiś nie lub bardziej wysublimowany sposób. I musimy pod tym kątem patrzeć, to oczywiste. Jako pytanie jak? Bo to jest jakby ta część środkowa tutaj. I no tutaj czegoś brakuje. Tylko właśnie jak do tego dotrzeć. No i spójrzcie, chcecie tą znajdźkę. Gdzieś tam jest, to być może będzie bogactwo, ale... Nie, nas tu nie było, my byliśmy... tutaj, na przystani wężowej. Czyli to nie jest to. A czy zobaczcie, to są chorągwie. Tak, to... Prawdopodobnie będzie bogactwo w minibosie tej lokacji. Czyli tu musimy się mocniej przyłożyć. Po prostu podczas walki. No, przydałoby się, żeby nam siły tutaj dodali twoi bogowie. Okej, zdążyliśmy. No już, nie biegaj. Bo jeszcze się potkniesz. Tylko problem jest taki, że my tu nie mamy leczenia niestety. A jest tak trochę dużo. Okej, zaspamowani. Myślę, że niego możemy przeszukać. Strzały i łuk. Nie, to jest tylko tak właściwie kuferek zwykły. No, ale dobrze. Materiały budowlane się zawsze przydadzą. Teraz powinniśmy się wybrać ten opal. To będzie miejsce przeklęte również. A tu jest punkt synchronizacyjny jeszcze. Ciekawie to wygląda. Na pewno tu się nie chce spieszyć. Myślę, że na spokojnie możemy tu sobie posiedzieć, podkrywać w tym odcinku. No, co w kolejnym by się wyruszyło już, no, dalej. Staram się tak to, wiecie, przeplatać w miarę możliwości i mam nadzieję, że to mi tam przechodzi. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej odcinków z wątku głównego po sobie albo po prostu przed eksploracją tych prowincji, dajcie mi znać. Dopiero trzecia lokacja, mam jeszcze dużo czasu, a ja będę wiedział, jak to stosować, ale i serio, także komentarze są wasze i bardzo chętnie wyskam waszych uwag odnośnie tego. Czy nie mamy za dużo eksploracji w odcinkach, czy nie jest w ogóle ich za dużo z eksploracją, czy jak? Bo akurat na waszej opinii bardzo zależy i chciałbym wiedzieć, jak to byście widzieli, żeby po prostu było no jeszcze lepiej, myśleć, że wręcz idealnie. Także nie krępujcie się, komentarze są wasze. Okej, okay, Elmenham.
to będzie co? Chyba w tym budynku ten opal, nie? No weź przeskocz. Brawo. Teraz tu. I opal jest... No gdzieś tutaj. Chyba nad nami to pokazuje. Dlatego wejdźmy tu wyżej. Ja myślę, że ten słup przez Darkness to pokazuje wnętrze budynku, ale okazuje się, że niekoniecznie. Też tu mamy kartkę na wietrze. Znaczy, kartki na wietrze, jak to chce, warto zmieniać, warto nie zbierać. Ale one sobie dają nowe tatuaże. I będę chciał w tym momencie wrócić się do poprzedniej kartki, które pominęliśmy. I to może być tajemnica również. Dlatego można po prostu poświęcić im trochę czasu i odebrać odpowiednie cukierasy, tak? Dobra, teraz tutaj jest. Nie, tutaj masz sznurek, leć po nim. Przejdźmy ten długi dom. Tak, tu musimy wejść. I tutaj przy górze to będzie. Otóż to. I my tego chyba jeszcze nie zebraliśmy. Słuchajcie, jako że tego nie zabraliśmy poprawnie, kartka nam się zresetowała i powróciła tam, gdzie była. Po prostu musimy takim pewnym krokiem w tę kartkę wbiec. I wtedy dopiero otrzymamy naszą kosmetykę do Eivora. I to będzie wtedy poprawnie już wszystko wykonane. Witamy. With my blade at your side, all will fear our wrath. Myślę, że tak. Czemu nie? Rave with me, warrior, for plunder, glory and Valhalla. Otóż to. Phil Skald dołączył. No i kurczę, no każda paradonka nam się przyda. Dlatego warto po prostu szukać sojuszników wszędzie tam, gdzie go można ich zdobyć. Choć właśnie takich, no, tych Jodwaskrach czy Jodwaskagach. To jest nie wiadomo, masowanie przez AI to pewnie nie jest coś szczególnie mocnego, ale to tak jakby mieć, wiecie, 2 złote. Mieć 2 złote i nie mieć 2 złotych, to łącznie 4 złote. To jest to samo z wojownikami właśnie. Mieć wojownika, a nie mieć wojowników, to już, wojownika to już 2 wojowników. No to patrzę właśnie w ten sposób, wy się z tym możecie nie zgadzać. Ale podejrzewam, że... Raczej dobry pomysł. Aha, to poszliśmy chyba za wolno. I na części ciekawka chyba po prostu już tam wróciła. Gdzie była poprzednio. Dobra, jeszcze raz to podejdźmy. Jak się ze sobą zbiorę między odcinkami. I tyle. Dlatego, ej, bo tu jeszcze przeskocz. I może pójdziemy trochę inną ścieżką. Może po prostu tu pójdziemy, no, szybciej. Chociaż ja bym wolał sobie zatłumaczyć, szczerze mówiąc, nowe ozdoby do dekoracji osady. Myślę, że to byłoby lepsze. Zatem ten dom. Więc... Tak pobiegnijmy po prostu. Nie, władz, sprintuj, proszę cię, chłopie. Tutaj, tu. Się nie skradaj, no stary, nie musisz. Jeszcze niczego nie zrobiłeś złego. I to już jest tutaj, w tym miejscu. Teraz tutaj będę chciał wskoczyć w inny sposób. Okej, czy nie sądzisz, jest to tu ograniczony czas zebrania. Dobra, pójdziemy jeszcze raz, ostatni raz, obiecuję już. W tym momencie nie podejście na tą kartkę. Uda się to, się uda, nie to się nie uda. Trudno. Już mówiłem, jak się nie dostosuję, to zgadzam między odcinkami. I tyle.
Tylko szkoda, że tak trochę no jeszcze tutaj brakuje tych kocich ruchów, tej gracji i zwinności. No ale liczę, że się jeszcze chłopak po prostu wyrobi. Tędy. A przeskocz. Nie! Ej, Wor, co ty robisz? Miałeś aż tu tak lecieć. O Boże. To jest taki właśnie urok Eivora, trochę toporny, ale daje radę. Oj, chłopie, chłopie. No sprintuj, nie skradaj się. Macie ta katka zaraz ucieknie ponownie. I proszę. A naprawdę nie rozumiem, dlaczego Eivor robi tak, jak robi, no ale trudno, no. Wszystkiego rozumieć nie muszę, tak czy tak zjedziemy na przeklęte miejsce i na skarb. Ja sobie tą kartkę zbiorę na spokojnie, już grając prywatnie. Właściwie wyjątkowo to będzie robione przeze mnie, tylko po to, żeby to było odhaczone. Też myślę, że pokażę wam pozostałe kartki jednorazowo, jak należy biec, żeby je zdobyć i to chyba wszystko będzie. Potem się kartek z tych dwóch poprzednich prowincji. Niosę sobie to leczenie. Przyda się jak najbardziej. I tu mamy bogactwo. Aby to nie było nic zawiłego, jak to było już wcześniej. No to po prostu na dużo czasu zejdzie. Co innego, wiecie, odcinki takie no godzinne, dwugodzinne. Ja to możemy ogólnie machnąć ręką, ale tak to. No, niekoniecznie. Kielny Herald. No, nie dziwię się, czym jest Kielny Herald. Czy on nie odnosi obrażeń do ognia w ogóle? Wow. No to przyjemnie nie było, na pewno. Dobra, Nikiel jest nasz. I mamy tu przeklęte miejsce. Tam ci nas jeszcze atakują, ale mogą sobie próbować. Mam nadzieję, że nieskutecznie. Dobra, a tym czasem... Już symbol nawet widzimy. Śliczne, to by chyba najłatwiejsze jest część symbolu ever. A tymczasem to jest jeszcze tajemnica, czyli prawdopodobnie zadanie poboczne. Mówiąc najzwyczajniej w świecie, nie? Wymienimy sobie jeszcze może łuk. Na łuk Hunów. Chcemy mieć trochę strzałów w zapasie, ale to widać, że to... Tutaj też nic nie mam. No, fajnie, fajnie. Nie powiem. Czyli musimy jeszcze gdzieś strzały znaleźć. Dla Eivor mi się bardzo przydadzą. Głaz Cedda. I o co to może chodzić? Jakieś drzewo duże. Czy to jest ołtarz ofiarny? Tak, jakiś ołtarz, z co musimy upolować dobrą zwierzynę i ją tu złożyć. Ja sobie też między odcinkami zapoluję na tą zwierzynę drobną, a tu chodziło o srebro, więc no, z tym problemu nie ma. Some coins have been taken from me. Oh, stop. Green footprints. Could be a child. Dobra, czy nasz pierwszy ołtarz jest rozwiązany. Mamy punkcik umiejętności, weźmy go sobie, zainwestujmy od razu. To całe szczęście wszystko tylko jeden punkt, więc nie musimy za bardzo się z tym męczyć. Nie, chyba chciałem inwestować w żółte drzewko, tak? Dobra, bierzemy serię zabójstw, obowiązkowo wiemy z... Odliczyń, że to ma co dobrą umiejętność i warto ją po prostu mieć. A tymczasem jeszcze powinniśmy tu zdążyć dobiec. Chociaż nie, to jest jeszcze tajemnica.
Więc najpierw ta tajemnica, później już kolejny odcinek będzie na właśnie tą księgę. Proszę, to chyba macie jeszcze. Zobaczmy, o co to może chodzić, tak no niemalże w środku lasu. Nie, proszę, są króliki, których nie mam jak upolować. I niestety nie każdy królik daje łapkę. No, na kto to was? Play with us. Come to the land of St. Martin's. It is shrouded within an eternal twilight. You live here. Where are your parents? Questions, questions. Those can wait. Let's go up first. No się już spinam, a się ociągacie. I co jest jeszcze wyżej? Eivor, ty miałeś tam wejść. Panie, nie cię skróty. Welcome to St. Martin's Land, weary traveler. No, witajcie, witajcie. Markard, I thought we got away, sis. Your hands and feet are swift, children, but your stealth needs work. Ah, we were close. We will give you what we took, traveler. But first, you must listen to our story. Once, a long, long time ago, in a faraway land, there was a sister. And a brother. I was getting there. But yes, and a brother. They lived happily in the land of St. Martin, all by themselves, with delicious beans. Lots and lots of beans, and cake. But now, life is harder. There are no more beans or cake, and we have to take what is not ours. We're not bad children, just hungry. Sorry, large walker. There's no shame in surviving, and there's nothing you should not do for family. You're wise, large walker. Here, take my silver. You were going to anyway. Buy what you need. Only steal if you cannot afford it. Thank you. But I do not think we deserve this. You don't deserve to live this way either. Spend the silver wisely. Here, large walker. A necklace? Yes, it's a St. Martin seal. You're welcome here anytime, large walker. You're one of us now. Visit us, okay? I will. Take care now, small green walkers. No dobra, słuchajcie, no szybko to zrobiliśmy. I to widać, no, że ta dieta dzieciaków polega tylko właściwie na samej fasoli. Ja bym właśnie za fasolą nie przepadam. No bo jeszcze zjem, ale to raczej nie dla mnie. A tymczasem, słuchajcie, w tym odcinku to wszystko. Dzięki bardzo za uwagę, trzymajcie się. I w kolejnym będziemy iść właśnie tam, gdzie idziemy teraz, czyli tą tajemnicę. Do zobaczenia, pa!